witam wszystkich serdecznie na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. W związku z trwającą pandemią spotykamy się w innej formie. Zapraszam do obejrzenia jasełek przygotowanych przez naszych uczniów pod kierunkiem pani Lenart i pani Cichańskiej. Prosimy o uwagę. W jednej chwili. Aniołowie głowy swoje mali. Jak ludzi przygotować na przyjście Pana? Jak sprawić, by ludzie nie grzeszyli? Co robić, by dla siebie dobrze żyli? By się nie smucili, by życia przez nią nie stracili. Diabły na ten czas co innego myślały. Z nieszczęścia ludzi się śmiały i plan diabelski kontrowały. Jak przeszkodzić narodzeniu Pana? Jak sprawić, by serca ludzi zgubiały? Pychą się napełniały, wierzyć w to nam przestały. Dziękuję za wasze starania. I nie kwasi melica cytrynka, ale ta ludzka rodzinka. Gdy widzę ich w takim obłąkaniu, to mój płacz staje się bliski łkaniu. Ludzi jak Bóg kocham i szczerze miłuję, ale ta miłość wiele łez mnie kosztuje. Ale Harry, nie
Jak tu łagodzie kosztować, skoro ludzi trzeba od zguby ratować? Znowu dzieci płaczą, koty popiskują, a to przez to, że ludzie się nie miłują. Grzeszą, życie marnują, Boga wcale nie szanują. Twarze uśmiechu zapomniały, w złości poubierały, życzliwie nie rozmawiają. Ciągle jakieś nowe gatunki uprawiają. Opodlizywajzm, obgadywajzm, papugizm, nabieryzmy, krętacyzmy, nadudka, wytrychnizm, co ślina do gęby przyniesie. Szkoda mówić, co jeszcze uprawiają. O ból głowy, Boga i całe niebo przyprawiają. A może kłębek węży im daje? Albo do piętra lasu, do nieba to przyciągamy. Pana Boga, tatusia, to uraduje, że ludzi, których kocham, nie wiem, uraduje. Znam to, wiem coś o tym. Nitki z głęb odrywają, nie rozumieją, że niebo zostanie. To co robić, co robić, by nie grzeszyli? Zmili byli, brzydki słówni byli. Serce mnie boli jak Pana, gdy widzę ich poczynania. Ale dyrektywa wyraźna od Pana, niech na przyjście Bożego Syna w miłość ubierze się ludzka rodzina. Miłość? Czy to nie za wiele na ludzkie ramiona? Przecież ludzie czasem takie głupie. O, przepraszam za słowo Archeniele, ale ludziom trzeba wiele, aby coś zrozumieli, a co dopiero miłość pojęli. Ale dzieci to chyba takie niemądre nie są. Jeszcze czyste serce mają, na miłości lepiej niż dorośli się znają. Masz rację. Dzieci trochę mądrzejsze w miłości. Ale przykład z góry ściągają i z czasem dobroci też się zbywają. Ale ludzi ratować trzeba. Ujęć będzie zatroskany, a niebo jest niewytrzymany. Trzeba, bo Bóg to wie dobrze, to czasem da w kosz. A ja go kocham, że będzie obolały kości, bo to wszystko z miłości. No tak, my to wiemy, ale jak ludziom powiemy, bo one same tego nie dostrzegają, bo przez słabość głowy zmocone mają. A mnie martwi to, że Jezus nie będzie miał mieszkania. Stający ubogi go chyba położę. O mój Boże! By nie zmarzło to kochanie, a dorzuci też kwiatów i siana. Niech sobie powącha dziecina kochana. A dlaczego on się narodzi? A dlaczego ta godzina? Że Bóg daje ludziom swojego kochanego syna. A dlaczego wstający, a nie na królewskim niebie? Wiesz, bo Bóg miłością zaślepiony nie chce, by człowiek był potępiony. Wiedziałem, miłość jest ślepa, a Bóg Ojciec okularów nie używa. Nad ludźmi się lituje, nie chce widzieć, jak go człowiek grzechem krzyżuje. Wszyscy opuszczają, że mu twardy serca ludzie mają. Zaśpiewajmy coś, być może to na zło pomoże. Silla nos, silla nos.
gniewem biegałem, ludzi od bramy nieba zgodnie z rozkazem odganiałem. I też podsłuchałem. Panie, panie, gorzej być nie może. Anioły nakaz dały, by ludzi upominały, co by się do piekła nie dostały. A Bóg syna swojego chce dawać, co by ludzi zbawiać. W niebie dziś wielkie świętowanie, Zbawiciel ma się narodzić. Już mu kołyskę zrobili i pięknie przystroili. Co mówicie, gałgany? Przecież wyraźnie dałem zadanie i wszystko szale spadka. Powiedziałem, gałganie! Niech ludzie zapomną, że piekło istnieje. Niech się niczego nie boją. Niech zło robią. Niech sami na widły zarobią. Niech myślą, biedaki, że diabły to... Robaki? Ziemniaki? Maniaki? Nieistniaki! Lenie jedne! Wstawa zgraja! Myśleć jak zaradzić, co by ludzi w niewiedzy zostawić. Bo Bóg, by Bóg syna nie dał, by się nie narodziła ta chudzina. Bo on gotów piekło zrujnować. Nie damy piekła zreformować. Nie damy! Widziałem w twarzy, jak szykują posłanie. Ich nie czekanie. Na to czekacie, lenie zakazane. Myśleć. Ruszyć ogonami. Myśleć, co zaradzić, by się nie narodziła ta chudzina. By nie... A ja to Lucyferze sposób niezawodny mam. Kolektę schować, siano rozrzucić, ludziom powiedzieć, że to zmyślone. Niech nic nie wiedzą. Niech myślą, że to kupię gadania o narazie jakiegoś pana. Ja bym tam posłał jeszcze jakiego wściekłego byka. Jak mówią, że się narodzi w stajni, to niech tam trochę pofika. A widzisz, panie, podsłuchałem też ich gadanie, że ludziom będą pomagać, co by życie wieczne mieli i w piekle nie zginęli. Ludzie wcale nie mądre takie, żeby znowu zaraz gadanie anioła przyjęli i się osnęli. Dawaj mi tego od ludzi. Niech dzieci kolejne śpiewają, niech głupio gadają, niech brzuchy będą łakoci mają i niech Zbawiciel nie pamiętają. Ja bym się aniołów nie przyjmował gadaniem. Posłyszałeś, panie, jak wszystko śpiewali? Anioł wcale nie turowali. Jeszcze trochę poczarujemy i wszystkich ogłupimy. Niech głów zbawienie sobie wybijają, niech o nic nie dbają, niech umierają. Niech nowe diabelskie kierunki uprawiają, niech życia nie mają. Lucyferze, spoko, ja go do na ziemi namówiłem, jego rękami dzieciaki ukradł ubiłem.
Wy nie dojdy. Czy tak ma się skończyć piekło, panowanie? Spóźniliście się, dranie. Bóg się narodził? Czy to już koniec, panie? Nie poddam się tak łatwo. Obmyślę nowy planet. To dopiero początek. Jakie jest Lucyfer piklony? No i co, diable kręcony? Pewnie żeś bardzo zawiedziony. 1-0 dla ciebie. Zapraszam na rewanż w niebie. Okay.